Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś Moi drodzy widzowie, dzisiejszą partię, którą Wam przedstawię miała miejsce w 2019 roku Rozegrana pomiędzy Sheikriarem Mamediarowem a Fabiano Caruana Moi drodzy, to są arcymistrzowie topowi Caruana, aktualny wicemistrz świata, 2.835 bodajże ranking FIDE Mamediarow z kolei osiągnął maksymalny ranking 2.817 w swojej karierze było to w roku 18 aktualnie ma troszeczkę mniej 2764 jak się nie mylę ale piekielnie silny arcymistrz który bardzo lubi grać agresywnie no Fabiano Caruana no to jest podobno uważany za najlepszego szachisty na świecie w szachach klasycznych tak twierdził Magnus Carlsen aktualny mistrz świata No i dobrze przejdźmy moi drodzy do rzeczy Posunięcie d4 ze strony Mamediaraowa. E, tutaj taka może ciekawostka moja indywidualna, ponieważ uważałem tego zawodnika za źle to zabrzmi, ale za dosyć słabego jak na swój ranking. E, ale zmieniłem zdanie. Pokazał, że Malwipazur, jego szachy potrafią być niezwykle agresywne i bardzo oryginalne. Bardzo mi się jego gra spodobała i lubię oglądać jego partie, szczególnie po ruchu d4. Skoczek na F6 ze strony tutaj Karuany, C4, posunięcie E6 i przechodzimy powoli do obrony Nimcowicza. Tak też się dzieje, bo skoczek C3 zagrywa ma i e, goniec B4. Plan Czarnych jest taki, żeby związać tutaj tego skoczka, próbować zagrać na przykład D5, C5, e, skoczek E4. Też jest taka możliwość, dużo jest możliwości zresztą, roszada. E, Nimcowicz ma to do siebie, że szybko tutaj wyprowadzamy gońca i skoczka i roszujemy króla. No białe mają też dużo opcji, mogą grać e3 z systemem Rubinsteina, przepraszam. Możemy hetman c2, możemy a3 od razu zagrać, f3 też jest możliwe. Także jest dużo opcji, koń, f3 również. Moi drodzy, tutaj biały wybiera opcję hetman c2, bronimy skoczka, żeby nie psuć sobie struktury, no i posunięcie d6 ze strony Fabiano Caruana. Dziwny ruch według mnie, ale znaczy nie dziwny, nie dziwi mnie to posunięcie. Taki ruch też się grywa. Po prostu koncepcja gry czarnych jest e, troszeczkę inna. Tu prawdopodobnie czarne będą chciały próbować grać e, posunięcie e5 e, z taką strategiczną pozycją troszeczkę wysuszyć, e, wys, wys, wysuszyć grę. Fabiano wie o tym, że e, jego przeciwnik e, jest agresywnym zawodnikiem, dlatego też stara się gra, grać takie posunięcie, aby tą pozycję troszeczkę uspokoić. Posunięcie E4. No widzicie tutaj biały rzuca się do gardła. Od razu centrum buduje bardzo szybko, bardzo mocno i w ogóle się nie waha. Bardzo mi się ta gra podoba. Bardzo, bardzo odważna. Roszada ze strony Fabiano Karuany. I moi drodzy, jaki ruch teraz byście zagrali? Jaki ruch? Ja tutaj widzę dla siebie posunięcie na przykład skoczek F3. Widzę dla siebie posunięcie na przykład goniec D3. Może goniec g5, też jest taka opcja, może posunięcie f3, no f4 to byłoby już naprawdę mega agresywne, ale czy dobre? Nie wiadomo. Jaki ruch zagrywa? Tutaj mamy diarow. Moi drodzy, e5, w ogóle bym się nie spodziewał takiego posunięcia, ale on widocznie od razu chce się rzucać do przeciwnika. No dobra, jak jest szansa, no to przepchał pionka i gra gitara. No, można oczywiście by tutaj wybić, tak? Pionek by wybił, na przykład skoczek na G4, skoczek F3 z obroną. No, i tak naprawdę. Co grać dalej? No Agresja po stronie białych, tak? E, jakiś goniec F4 zawsze bronimy tego pionka, skoczek C6, może wieża D1, no dzieje się. Karuana postanawia wycofać skoczka na D7 i od razu tutaj mocniej e, atakować pionka na e5. Czy taki ruch F4 przychodzi Wam do głowy? No, moi drodzy. Poniekąd może przychodzić, ale to jest chyba dosyć ryzykowne, bo tutaj C5 bardzo rozwala centrum. Pionek F4 w zasadzie by się nie przydał. Dlatego skoczek F3 zagrywa arcymistrz. Od razu wyprowadza jak najszybciej kolejną figurę. C5. Tutaj Karuana się nie waha ani chwili, ale białe niczego się w tym momencie nie boją. Grają swoje. No centrum tutaj zobaczcie jest bardzo mocno podważone. Trzeba coś z tym zrobić. Nie można sobie pozwolić na jakiś spokojny ruch, no ale trzeba coś, coś zagrać. Wybił na d6. Tutaj czarny wybił na d4. Skoczek wybił na d4. Goniec wybił na d6. No i myślę, że Karuana dążył do takiej pozycji w miarę spokojnej po Debiucie. Jest pozycja w miarę spokojna. Białe grają swoje. Goniec na e3. Co planują białe? Moi drodzy, co one planują grając tym to posunięcie? Goniec e3. Hetman 7 No i co zagrywają białe? Grzecznie goniec d3 z atakiem na h7 wstępem. I krótka roszada? Nie, 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 nic z tych rzeczy, mianowicie długa roszada, a to oznacza agresję ze strony białych. To znaczy, yy, i ze strony czarnych również może być gra agresywna, ale przede wszystkim król, robiąc tą roszadę, yy, wrogo będzie nastawiony do tego króla, bardzo, yy, będzie próbował grać bardzo agresywnie. Skoczek A6. No, po skoczek C6 byłoby na pewno wybicie, i wolna linia C zablokowana do ataku. Skoczek A6 ma perspektywy typu tutaj na B4, typu na C5. Można tak też grać. Król B1 ruch. Taki arcymistrzowski, profilaktyczny Przy długiej roszadzie przeważnie gra się często król B1 Żeby zejść z jakichkolwiek tutaj ataków w przyszłości od wieżyczki Poza tym król się chroni od jakichś tam szachów w przyszłości Wprawdzie tutaj jest koniec na E3, jeszcze się nie musimy obawiać No ale król B1 to już tak jest ustalone powiedzmy w ABC szachisty No król B1 po długiej roszadzie się gra Koniec i kropka Moi drodzy, skoczek na F6 i posunięcie A3. No właśnie, tutaj, tutaj właśnie się Azer popisuje wspaniałym, spokojnym ruchem. Mimo, że goniec patrzy na piona, hetman za nim spogląda i pomaga atakować pionka A3, to tu się białe w ogóle nie boją poświęcenia. Białe nawet na to liczą. Jeżeli byłoby zbicie pionka, pionek odbija, hetman odbija i co dalej się dzieje? Hetman B2 z groźbą wymiany hetmanów. Ataki się kończą, a figura za dwa pionki. Jest, goniec D7 ze strony Fabiano Caruany, goniec E2, ruch jak ruch, tak, wyprowadzamy wszystkie figury i mm, tak trzeba grać. Moi drodzy, tutaj y, oczywiście wieża A na C8, ale zauważcie, że jak tutaj czarne mają atakować? No przecież B5 nie mogę, bo bardzo mocno, y, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery razy ten ruch B5 bronię białymi, więc żadne przełomy kompletnie nie przechodzą. Biały się z tym liczy i biały czeka tylko na takie ruchy. Nic się biały nie boi. Goniec zagrał na E5. E, przyznam Wam się szczerze, że nie rozumiem tego posunięcia ze strony Karuany. E, czyżby chciał zbić skoczka na D4, oddając gońca, który tak naprawdę e, miałby jakieś szanse tutaj powodzenia w przyszłości. Dziwny ruch według mnie. Dziwny. No i e, tutaj posunięcie F4 ze strony super arcymistrza. F4, no atakujemy bezpośrednio, wiadomo. No i białe liczą na to, że tutaj wybije goniec. Ale goniec tego nie robi. Goniec wraca na C7. Te figury stoją, przepraszam, te figury, goniec C7 i skoczek A6, odrobinkę stoją niestandardowo. Odrobinkę. No i co zagrywa Mamed Yarow? Moi drodzy, wyprowadza ostatnią figurę do gry. Wieża z H na E1, na E1 bardzo ładnie w centrum na Hetmana patrzymy, może jakieś tutaj opcje typu F5 są, y, są groźne, może skoczek F5 w przyszłości, nie wiadomo, najważniejsze jest to, że wieża wyszła do gry, druga wieża również gra, no białe są, y, białe są dobre w tej pozycji moi drodzy, długa roszada, i nadal białe grają w centrum całkiem normalnie widzimy że nie rzucają się na przeciwnika na skrzydle dobrze jak było dalej wieża a na b8 no widzimy Karuana planuje jakie posunięcie b5 czy to się uda nie wiem goniec na f3 ze strony tutaj białych i wieża z f na d8 no wydaje się że tutaj czarne grają troszeczkę bez planu niby wieża b8 no obronił tutaj punkt b7 ok ale b5 nic nie ma Wieża d8, no wyprowadził figurę, tak? Może jakieś wszelakie wymiany czarne tutaj yy, w tej pozycji by yy, troszeczkę zaczęły oddychać, jakby te wymiany nastąpiły. Ale białe teraz popisują się bardzo ładnym zagraniem. Naturalnym również. Moi drodzy, g4. No atakujemy! Dlaczego mamy nie atakować? G4 jest troszada długa, więc lecimy na skrzydle królewskim. Zauważcie też taką bardzo ważną rzecz, że w momencie, gdy wszystkie figury białych zostały wyprowadzone... Skoczki, gońce i wieże ma optymalnie ustawione bardzo dobrze, to wtedy zaczyna się atak na skrzydle. Zwykle to mamadiarów od razu atakował, nawet nie czekając na rozwój, ale to wszystko zależy od pozycji, moi drodzy. Hetman F8, ruch, który no, jest ruchem defensywnym, dziwnym, ciężko powiedzieć, co Karłana miał w głowie, no ale to nie jest super arcymistrzem. No a Mamediarow to wykorzystuje i zagrywa. F5. Teraz już możemy zobaczyć, że chyba chodziło o to, że głównie wieża tutaj bardzo mocno patrzyła i hetman nie chciał być pod związaniem. Skoczek na c5 ze strony czarnych i posunięcie kolejne, kolejne posunięcie, które bardzo mocno atakuje, moi drodzy. g5. Lecimy na przeciwnika. Od razu skoczek e8 ucieka. Jak dalej kontynuować grę, moi drodzy? Przychodzi wam do głowy taki ruch jak g6. Dziwny ruch, prawda? Ale czy można G6 zagrać? No chyba nie można, bo jest bicie, a na końcu tutaj jeszcze goniec podwisa, może jakiś jeszcze E5 będzie zagranie i goniec może mieć kłopoty. Słuchajcie, nad takimi ruchami typu G6 y, trzeba bardzo się mocno zastanowić i przemyśleć sprawę. Tutaj mamy od postanowił zagrać inaczej, F6. No, można by powiedzieć, że pionek bije, bije pionek y, i pionek mniej u białych, prawda? Ale głównie chodzi o to, żeby otworzyć pozycję czarnego króla. Nie boimy się, nie boimy się poświęcać pionków, moi drodzy. Nie boimy się. F6, goniec zagrał na E5. Goniec wraca do łask. Troszeczkę stara się bronić tutaj skrzydła królewskiego, ale białe grają kolejnym pionem. H4 do ataku. Bicie na f6, bicie na f6 i goniec odbił na f6. Czy ten goniec pomoże czarnym w obronie? Za chwilę się okaże. Moi drodzy, mamy pionka mniej, ale się nie przejmujemy. Większość z nas prawdopodobnie by zagrała tutaj wieżą na g1 i pewnie ruch by był całkiem ok, ale w Madiarów postanawia najpierw zagrać Hetmanem na f2, wzmocnić tutaj, wzmocnić tutaj obronę na d4 i przy okazji wzmocnić obronę na h4. Przy okazji też tutaj spogląda na F1. No tak, to się łatwo mówi, gra się naprawdę o wiele trudniej. Zauważcie też, że nie ma opcji goniec C6, bo zawsze skoczkiem wybijamy, a para gońców tutaj e, spełnia kluczową rolę. Oczywiście w tym momencie można też gońcem wybić, na koniec da, dajemy widełki. No ale e, trzeba zawsze liczyć warianty bardzo, bardzo dokładnie. Ze strony tutaj Karłany nastąpił goniec A4. No, w zasadzie goniec chce się szybko wymienić: im mniej figur, tym lepiej dla czarnych, bo atak może być mniejszy. Tutaj, oczywiście, wymieniamy to od razu i wieża daje szacha na G1, król czmycha na H8. Też nie polecam zasłaniać się na przykład gońcem lub skoczkiem, bo powodujemy to, że jest po prostu związanie, robi się niebezpiecznie. Dlatego król H8 od razu ucieka. Goniec na 4. Zauważcie, goniec teraz bardzo fajną rolę będzie pełnił w ataku. Hetman się ładnie odsłania, tutaj będzie dręczył gońca. Goniec zatem zagrywa na polegi 7. Jak dalej atakować, moi drodzy? H5 pocisnął tutaj. Mamy Zagrywa H5 i stara się zagrać H6. Coś mi te mm, ataki pionkami na skrzydle przypominają. Coś mi to przypomina. Moi drodzy, w tym momencie. Mm, w tym momencie czarne zagrywają H6. No, niby ruch obronny troszeczkę spowalnia tutaj atak, ale z tym się kompletnie nie przejmujemy. I jak dalej kontynuować atak? Czy są tu jakieś poświęcenia? Czy jest tu jakaś, jakieś kopytko? Ja nic nie widzę. Mamediarow chyba też nic nie widział i zagrał spokojne wieża G2, ale to jest logiczne posunięcie. No, chcemy przede wszystkim zdwoić prawdopodobnie wieżę na G1 i mieć silniejszy nacisk na linii G. Skoczek na C5 zagrały tutaj czarne, Goniec grzecznie wrócił na C2, to też jest bardzo fajne zagranie, Goniec cały czas... Napiera tutaj na diagonali, ale zauważmy też, że goniec bardzo fajnie kontroluje w tym momencie e, odejście dla tego, tego czarnego skoczka, więc e, no, również goniec nie może ruszyć na te pola, ale myślę, że ten goniec jest teraz silniejszy niż skoczek na C5. Wieża D7 ze strony Karłany, wieża z D na G1. Grzecznie, wracamy na, grzecznie zdwajamy tutaj wieżyczki. Zauważcie, jaką bardzo ważną rolę spełnił Hetman na F2, on obronił bardzo ważny punkt D4, i dlatego wieże swobodnie mogły. Tutaj zadziałać na linii G. Wieża z B na D8 również to czyni Karuana i próbuje coś tutaj zadziałać gońcem na D4. No ale w tym momencie następuje bardzo dobre posunięcie ze strony białych. Moi drodzy, można sobie zatrzymać filmik i spróbować e, coś tutaj zadziałać. W tym momencie białe zagrały wieża Bije na G7. Poświęcenie w którymś momencie, w jakimś stopniu musi nastąpić, po prostu musi. Przede wszystkim oddech z pola D4 znika. E, tutaj już gońca nie ma. Skoczek musi odbić na, G, na G7. I gramy naturalny ruch Hetman F6. Widzimy związanie. Widzimy piekielny atak z matem na H7. Król ruszył na G8. To już jest czysta rozpacz, moi drodzy, ponieważ goniec bije na H6. Jest po zawodach czarne się poddały. Karuana złożył broń. Widzimy, że już jest nieuchronny atak na g7. Jak się spojrzy na tą partię i spojrzy się na tą pozycję, widzimy, jak to łatwo wszystko wygląda. No moi drodzy, to nie jest takie proste. Ale uczmy się od arcymistrzów, ich takich fajnych, prostych zagrań, a jednocześnie bardzo, bardzo silnych. Jeden błąd i po partii. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i coś z tego wyciąg wyciągniemy dla siebie. Pozdrawiam serdecznie, do następnego zobaczenia, na razie hej!